Teraz Pani Dominiku, cześć. No, to zagrajmy, tylko niech wsiądzie gwiazda nasza, cześć. I wtedy zagramy. Cześć. Cześć. Bierzemy ojca, czy nie? No jasne, można, że można palić, oczywiście, że tak. Można pić i palić. Ja, bo ja, a można przeklinać? Możesz, ty możesz. Bo Grzesiek, dzień dobry. Bo ja nic nie powiem, jak bez... Nie, możesz przeklinać. Nie, ty nie możesz. Tata woli Grzesiek. Grzesiek, tak? Nie, Grzesiek. Grzegorz, Grzegorz. Grzesio. Grzesiek mu się kojarzy, tak wiesz, Grzesiek. Nie, no, żeby ktoś nie lubił. Wiemy, że ja z szacunkiem mam problem. Nie, Jarek, ale wiesz, to patrz, co? I podziwiam cię za jedną rzecz. No, żeby pojechać prosto, tak. No to wiesz, to byś nie miał tego, wiesz, tak. W głowie, bo tak, tak, tak. Wiesz, w ruchu. Tak, czyli ty będziesz mówił, którędy jedziemy. Po prostu my sobie tutaj nie, z Patrycją gadamy, tak? A, ja to nie byś stanął, kupiłbym 4 piwa. No i tak powstała płyta, o której dzisiaj będziemy rozmawiali. Mamy kawę i wodę. Na razie, Grzesiek. Tata nienawidzi prowadzić po prostu, mnie nie znosi. Idealnie. Jeździć samochodem i mówi, że cię podziwia, wiesz, że masz że podzielność ja mogę uwagi. No staram się, szczególnie, że tematy są, wiesz, od pedofilii w kościele przez dziewczynę, która zapłaciła Wośpowi, żeby opowiedzieć o swojej fundacji i trafiła do nas po płytę. Chcieliśmy zagrać fragment. Panie Grzegorzu, tam ten człowiek obok siebie stoi. To jest taki reżyser nasz. Cześć. Nazywa się Dominik. Cześć, Dominiku. I ona, jakbyś chciał, to on ma fragment tej waszej fragment waszej drogi. Fajnie, no to super. A czy będzie mi widać na tym wywiadzie? Nie będzie. Dominik, zrób tak, żeby było. Słychać na tym wywiadzie. Masz tam mikrofon, zobacz, tutaj taki ładny. Dobra. Kamery masz tutaj założone, że się będziecie. No, panie Grzegorzu, będzie. No. Panie szanowny Grzegorzu, będzie. Panie Jarku. Graj, Domino. Gram. Musimy, Domino, dołożyć jeszcze jedną kamerę, żeby ta sytuacja, która była przed chwilą, też była widoczna. Jarek, wyłącz to, wyłącz, jest menadżerka Perfekto, na światłach stoi. Z Darkiem Kozakiewiczem. Czas? Z Perfekt, tak? Oni grają coś tam? Ty nie mów jak wojewódzki, wiesz, bo on tak kiedyś powiedział i już raczej nie będziemy u niego. Nie mamy tego, dziadek się skończył dawno. Szanowny panie Grzegorzu. Ty jesteś z tych, że jak wchodzisz do studia z córką, to ona musi robić to, co ty każesz jako ojciec, czy nie? Tak. Tak, no Jarek, i bardzo dobrze. Pierwszy raz w życiu, nareszcie. Jak mam 65 lat, byłem rozstawiany po kątach. Córka cię rozstawiała po kątach? No dokładnie, no. Tu się zaśpiewali, tutaj oktawę wyżej, tu oktawę niżej. Ten tekst, tutaj ja jestem na etapie, że moja Zośka ma 6, więc jeszcze mnie nie rozstawia. Staram się ja ją ewentualnie kiedyś, ale już wiem, jaka jest przyszłość. No. Ale to jeszcze minie 2 lata i zobaczysz. Wcale tak nie było, wiesz co, ja mam totalny szacunek do tego w ogóle. Do starszych ludzi. Ja mam szacunek do dziadka. Nie, bo wiesz co, naprawdę, praca tak zupełnie już szczerze mówiąc, z tatą, tylko szczerze. Jak wchodzi do studia. Tak. To jest, bo on taki, parę razy w studiu był, no to jest się. Taki rodzaj charyzmy, że ja to już powiedziałam kiedyś, ale że mógłby książkę telefoniczną zaśpiewać i byłoby pięknie, tak. Że wiesz, głupio tak przy tacie mówić. On nie słyszy, wiesz, on jest tak daleko, że go nie słychać i nie widać w ogóle. Jakiś ładny prezent, ale chyba, to, to jest wielka, wiesz, wielka też nauka dla mnie, żeby też nie... Tak się sobą też nie bardzo nie patować i jak to tata mówi, nie pałować. Dlatego, że ostatnio byliśmy w takim koncercie, gdzie wiesz, była próba i wszyscy ustawiali sobie odsłuchy i po 40 minut, a tata wszedł dobrze, dobrze. I zaśpiewał, wiesz, po prostu całym sercem. I to była taka jedyny nauka bez dla mnie. Playbacku. Nie, ale nie, dlaczego tata mówi, że go rozstawia? Muszę to powiedzieć. Ponieważ. Przyznaję rację. Przyznaję, że. Poza studiem, tato, trzeba nagrać coś na Instagram. Co to jest? No taki. Że wchodzimy na żywo po co? Wiesz, namawiałam go do takiej pracy, której nigdy nie robił, w sensie takiej już potem promocyjnej, żeby na przykład zrobić klip do piosenki Na Szczycie, czy do piosenki Lustro. Jedziemy do Alicante. Po chuj. Można przeklinać. No, tato, jedziemy, no bo tam jest słońce. Nie można tego nakręcić za domem. W ogóle no, można. Wiesz, i po prostu to była
to była taka praca, na ja którą to rozumiem. Tatę namawiał. Ja to rozumiem. Dlatego się po czuję... cholerę ci ten Instagram w tym wieku już. Jarek, no. Wiesz, no wszedłem jakby faktycznie trochę z ciekawością, trochę z nieufnością, no w nowe rejony. No tak. No. Prawdę mówiąc, nie znałem tego świata, bo wszystkie nasze promocje odbywały się klasycznie. Koncert, odwiedzanie ośrodków radiowych, opowieść o płycie, jakaś tam telewizja. Tak, a teraz jest na przykład, nie wiem, no robimy teledysk, a polubienia takie, a tutaj jest konkursik, a jak ktoś poda drugiemu ten teledysk. A, lajkuj, no to... a lajkujesz to, co robi Patrycja wtedy a... sama też, czy nie? Tata nie ma komputera ani komórki. Nie mam tych urządzeń. Najważniejsi ludzie w państwie tego nie mają i żyją. Właśnie, ja w ogóle mu nie namawiam go, żeby to miał, tylko ja muszę tę robotę potem że do autoryzacji. Czyli to, Patrycja to... Markowska lajkuje Grzegorza Markowskiego. Ja zawsze. No, mam taki samochód. Właśnie, ty się zwierz, proszę. Mam taki samochód, co ma podobno tam 6 komputerów i ani jednego jeszcze nie włączyłem. Bo ja mam tak, a jedzie. 3 lata jeżdżę tym samochodem i on jest tam tryb torowy, tryb sportowy. Koszty. No jest fajnie, wiesz, no. Tęsknię za Trabantem, który był pierwszym moim samochodem w życiu. No jak nie kochać tak? O Jezus, no cudnie, no. Natomiast dlaczego dojrzałych ludzi rozstawiasz po kątach? No przepraszam, no. Nie, wiesz, wrzucasz go do świata, w którym, wiesz, dzisiaj być bohaterem to na Instagramie prawda. Można od tak, no. Ale on, co jest ważne, nie trzeba udowadniać sobą, że można kimś być. Natomiast no, w przypadku nie, ojca jednak wiesz, to naprawdę parę koncertów się... zagrał. Pamiętasz, ile to było? Dużo, ja. Dużo. Dużo, wiesz, od roku 80, a w zasadzie 74. No, trwa 4 lata przed narodzeniem moim. No, widzisz, no, nieprzerwanie trwa, że tak powiem, działalność muzyczna. Ale masz chociaż jeden dzień w tygodniu dzisiaj, że nie robisz nic muzycznie? Nie, jest, oczywiście, ja powiem ci szczerze, że... Bo ty nie jesteś na emeryturze jeszcze. Jestem emerytem. Myśmy ci obniżyli wiek emerytalny, ale jednak. Naprawdę zdziwiłem się, bo przynosi mi nic to, że jakieś pieniądze. Myślałem, zwrot jakichś nadpłaconych podatków, albo się ZUS pomylił. Nie, okazuje się, że dostałem swoją emeryturę. I zobacz, jakie to by było ile sexy to było? Na Instagrama. To dostałem na rękę 1200 zł. No to no, od 74 gra i 1200 na rękę jest. No to wszystko wydamy na dobre używki. Dobrze. Na reklamę na Insta, wiesz, bo bardzo jest tak, dobrze. Że czasem, żeby te lajki były większe, to musisz zapłacić, Grzegorz. Rozumiesz to, czy nie? Wiesz. Nie, wiesz, to tata oczywiście ma dużo racji i mówi, że muzyka się powinna się obronić. I ma w tym, wiesz, stuprocentową rację, dlatego cieszę się, że też, wiesz, po prostu media też jakby... grają tę muzykę, wiesz, to jest dla nas wielkie szczęście, że teraz grają, na bo wiesz, jak on 1200 zarabia, to mówię, dobra, dorzućmy mu jeszcze coś tam za X. I to jest, wiesz, to jest super, że jednak takie utwory jak Na Szczycie, czy właśnie Lustro, teraz dzisiaj, wczoraj była premiera trzeciego singla właśnie Aż po Horyzont, który usłyszeliśmy. Tak. Wiesz, to nie są proste numery, to nie są takie piosenki zrobione jakby pod publikę. A macie konto na TikToku, przepraszam? Okrażasz jeszcze mnie? Nie, tak? Co to znaczy no. Konto na TikToku? Szanowny panie Grzegorzu, na TikToku trzeba będzie mieć konto niedługo. TikToku? Nie znam. Nie? Nie. Tam są dzisiaj miliony ludzi. Ludzie, którzy mają, nie wiem, zmysł muzyczny lub nie, ale są w stanie zebrać. Tak, no niestety, Patrycja, jak nie będziesz miała konto na TikToku, za chwilę to przegrasz. Ale zobacz, kiedyś nawet mówisz tak, była premiera trzeciego singla. Jeszcze robicie to w ten sposób, że są single z płyty. A dzisiaj to, że nagrasz utwór w styczniu, następny wydasz dopiero w następnym styczniu, a płyta kiedyś tam przyjdzie, to też już jest normalnie. Ale widzisz, bo my się nie kierowaliśmy przy tej płycie. Przysięgam ci, w ogóle komercyjnym zamiarem. W ogóle. Ani jeżeli chodzi o zarabianie kasy. Jak się ma takiego kasy, ojca, to już nie trzeba, wiesz? Ani popularnością, ani robienie, nie wiem, reklam. Mieliśmy, tak. Usiedliśmy z tatą szczerą rozmowę, co chcemy tą płytą uzyskać. A ojciec mówi, no nie, to nie wiem. Nie, chcemy nie zrobić dla siebie, tak. Chcemy zrobić, ale nie, wiesz, to też nie jest tak, że tata sobie siedzi i mówi, ja już nic nie muszę, wiesz. Przynoszą mu 1200 emerytur, on nic nie musi, no. Tylko, wiesz, no, ale była to szczera rozmowa i bardzo się ucieszyłam, że tata powiedział, wiesz, to zróbmy tę płytę naprawdę dla siebie, taką, żeby mieć mega satysfakcję. I wiesz, to się udało, no. To się udało, żeby to były piosenki, które przetrwają próbę czasu, które nie będą modne. No, on coś o tym wie, no. Swoją drogą, przepraszamy cię, że tak ja mówię on w trzeciej osobie czasami. Będę pilnował się tego, szanowny panie Grzegorz. Każda forma w rock'n'rollu jest pożądana, przyswajalna. Jednak. Oczywiście. A jak się dzisiaj ma rock'n'roll, szanowny panie Grzegorzu, po tylu latach? Ja myślę, że rock'n'roll się ma dobrze, tylko wiesz, w oficjalnych świeobiegu jest może tego rock'n'rolla mniej. Z jednego powodu. Stacje radiowe muszą na się zarabiać.
najchętniej $1,000,000 dziennie, w związku z tym wszystko jest temu podporządkowane. Natomiast wiesz, odwiedziliśmy Stany Zjednoczone ileś tam razy, tak. No, bo jeździmy tam od 40 lat, przynajmniej raz w roku, raz na półtora roku odwiedzać, odwiedzać wiesz, Polonię. Chicago i nie tylko. No tak, Chicago, Nowy Jork, Toronto. To jednak stacji radiowych, czy sponsorowanych, czy... Jest takie mnóstwo, jest taki... Na takim poziomie, nie? Na takim poziomie. Jest na przykład, nie wiem, no szliśmy ulicą w Chicago i było jakieś 50 klubów bluesowych, gdzie do biletu dodawano dwa małe piwka, nie powiem firmy. Więc tata wszedł do wszystkich. Na 12 skończyła mi się percepcja, a jeszcze jeden do świętej pamięci Andrzejem Nowickim, naszym basistą zmarłym przedwcześnie. I powiem ci szczerze, że w każdym działo się naprawdę dużo dobrego. Dziś pójdź się do klubu bluesowego w Warszawie, w którym grają cały tydzień. To prawda. Nie ma takich miejsc. Ale ostatnio w jednym z takich jazzowych klubów kręciliśmy program, który chcemy wieczorem zaproponować widzom i właściciel tego klubu mówi, kurczę, ja bym chciał, żeby była jakaś konkurencja, bo my tu mamy obłożenie niesamowite, więc zakładam, że też te gusty troszkę się zmieniają. No nie będziesz miał tutaj ulicy w Nowym Jorku i klubu na klubie jazzowo-bluesowo-rockowego, ale... No tak, bo w Nowym Jorku mieszka cały świat. No, trochę tak. Ale wiesz co, to się zmienia i powiem ci szczerze, że ta wewnętrzna potrzeba takiego obcowania i z fajną literaturą, i z fajną muzyką, i z dobrym filmem. No ale popatrz właśnie, nawet na scenę filmową polską ma się świetnie. Tak. Popatrz na płytę, nie wiem, czy znasz płytę Droga, córka z ojcem nagrała, nie? Popatrz, no genialne, prawda? Wiesz, jak mało jest takich płyt, właśnie tak z tatą siedzieliśmy. Bo jest mało ostatnio. Córki i ojca. Ale, nie, ale naprawdę, wiesz, że na świecie szukaliśmy płyty córki z ojcem i się okazuje, że nie ma. Tak, ojcowie z synami. No to ale to też mało. Też mało. Też na bardzo mało. No to Wojtek Waglewski, o. Tak. Pisze Madę. Natomiast ojciec i córka, tak, to rzadkość. Piotr Cugowski. Ale w ogóle a propos, Wojtek ostatnio był tutaj naszym gościem i on nigdy nie wiesz, ja po was też nie wiedziałem, czego się będę spodziewał, bo wiem, że macie dużo dystansu do siebie, ale humor dnia może zdecydować, prawda? On, u nas nie. Ale myślę o szanownym panie Grzegorzu i o szanownym panu Wojciechu, że wy macie taki dystans już do tego wszystkiego, macie takie podejście. Wojtek w ogóle zaczął gadać o polityce i właściwie o muzyce prawie wcale nie gadaliśmy, bo się wkręcił. Boże, ja się trochę podkochuję właśnie i w panu Wojtku, i w jego synu, i też w Fiszu, bo on naprawdę... A ty możesz oficjalnie się podkochiwać w innych, czy jak to jest? Nie, no oficjalnie, a jako nie mogę. Rok, no? Ja mam bardzo pojemne serce po tatusiu. To poszło w onecie, że ona się kocha w Waglewskim. Ale to pójdzie, taki Jezu. Pasek. Jesteśmy na żywo, nie! Ale taki tytuł, ja bardzo proszę. Ja pogadam z Węglarczykiem. Dzisiaj mamy ramówkę, ja pójdę do prezesa. Nie, nie róbmy tego. I powiem tak, nie róbmy na stronie tego, kultura. Mojemu ukochanym. Na stronie kultura przez jeden dzień ma wisieć takie... No ale ja trochę w takim domu hitrycowskim się trochę chowałam, no co mam ci powiedzieć? No opowiedz o tym domu w takim razie. Dlaczego jesteś właśnie w tym miejscu, w którym jesteś dzisiaj? Bo kocham ludzi. Da. Nie, ale naprawdę, wiesz, no, rodzice mi nauczyli to, co ty mówisz o tym dystansie oczywiście. Nie wiem, wiesz, co ja bym miała w głowie, gdybym się chowała w takim domu, gdzie słuchaj, jesteś piękna, pięknie tak, śpiewasz, tutaj musimy cię ubrać, musimy, a wiesz... A poza tym, wiesz, tata jest znany, ty musisz uważać na to, co mówisz, robisz, no. No nie, nie, to nie miałam tak. No to raczej była taka wolność. Wywaliłeś ją kiedyś z domu, Grzegorz, czy nie? Co? Z samochodu na światłach. No. W deszczu. Ale zasłużyła, prawda? Zasłużyła. Jak znam córki, zasłużyła. Zasłużyła. Co Jarek, zrobiłaś? Ale wiesz, co zrobiłaś, żeby wyrzuciłaś? Ona, wiesz, to jest podpalałam taki, chyba papierosy. To jest taki... Nie wiem, coś takiego. Ona jest bardzo profesjonalna w takiej uszczypliwości kobiecej, takiej inteligentnej na poziomie salonowej. Mówi, wiesz, na przykład szósty raz się spyta, czy się zdenerwowałeś? Mhm. Ja mówię, nie. Nie. No nie, ale pokaż tatusiu minę, no czy się na pewno nie zdenerwowałeś, no to kurwa, ja mówię, straszne. Po szóstym razie, wiesz, bym miał... Dokładnie, nie, to każdy by, nawet by przeklął, powiem ci, bo ja wiem, że ty jesteś osobą, która ostatnia będzie do przeklinania, prawda? Tak, pierwsza może do piwka, do biletu, do klubu bluesowego, ale ostatnia do przeklinania. Jarek, ale z dziennikarstwem jest podobnie jak z muzyką, bo wchodzę jakby na twój rejon, oczywiście bardzo, bardzo śliski, kruchy. Lud. Ale poplotkujmy, no. No poplotkujmy, no to wiesz, no to jeżeli mieliśmy masę wywiadów, tak. To powiem ci szczerze, że tych rozmów było, odbyło się kilkadziesiąt, nie wiem, nie liczyłem, ale 30, 40, 50 wywiadów, z tego fajnych rozmów w miarę przygotowanych, bo 50, teraz rok super, nie? Wiadomo, że... Pozycje, wiesz, ciekawe, co powiedzą Dominik po wyjściu stąd. Ja. No ale Jareczku, myśmy się cieszyli dzisiaj na spotkanie. No bardzo za to mieliśmy dziękuję. Zarwane loce, bo była dzisiaj pełnia księżyca. Ja nawet wziąłem proszek nastęny
I nie zasnąłem. I widzisz, i jako gwiazda mogłeś zadzwonić i powiedzieć: pieprze, nie przychodzę, prawda? Co? Ale ty przyszedłeś. Co? Natomiast myślę a propos wywiadów i takich rzeczy, Wojtek wspominał, mówi, wiecie, że ja nagrałem trochę płyt, tam trochę się na muzyce znam, a i tak większość kojarzy mnie z tego, że wyszedłem, bo na YouTubie to jest najchętniej słuchana tak, rzecz, jeśli chodzi, no, ja że wyszedł ze studia Radia Koszalin, bo pani była kompletnie nieprzygotowana. I mówi, no taki świat. Wierzymy to, w busie sobie z zespołem włączamy, naprawdę, dla poprawy humoru, przysięgam. Kto pisze teksty i muzykę w zespole WW, kocham ten, naprawdę, włączam sobie, to jak mam zły humor, przysięgam. Ja na przykład mam na kartce, że wy się nazywacie, Grzegorz Markowski, wokalista, kompozytor, Patrycja Markowska, wokalistka. Czy to się zgadza, chociaż tyle? Ale wiesz, a propos tego, co tata powiedział, było kilka ciekawych rozmów i na przykład, wiesz, piękne było to, że ostatnia płyta Perfektu, którą bardzo lubię, muzyka. Perfekt, płyta akustyczna. Wygoogluj Dominik Perfekt, dobra? I daj mi szybko na słuchawkę znak, co to jest. I to była, wiesz, to była naprawdę bardzo takie przedsięwzięcie ciekawe, bo zrobili płytę akustyczną od A do Z z nowymi premierowymi utworami. I wiesz, nie był to jakiś wielki sukces komercyjny, ale uważam, że to była naprawdę ciekawa płyta. I na przykład był tata, prawda, ten wspaniały wywiad, wiesz, kiedy rozmawialiśmy o tej płycie i się okazało, że dziennikarz znają od A do Z. Tak. Wiesz, i był pierwszym i ostatnim, który ją kupił. Powiedziałeś, że nie odniosła sukcesu komercyjnego. To warto było dla niego oczywiście taką nagrać. Natomiast... Przepraszam, że mówię za ciebie. Ale oczywiście cudowne jest to, jak ja bym chciał, żeby tak było, jak ja będę miał też 60+. Tata, że ona mówi jeszcze to słowo, nie? Że... Ma dużo szacunku. No ma. Myśmy już bardzo dbali, wiesz co, o to, żeby oprócz tego, co nas łączy w naturalny sposób biologia, krew, geny, to, żeby się lubić, wiesz, i powiem ci szczerze, że w zasadzie na przykład, nie wiem, planujemy wspólne w czas. Wyjeżdżamy sobie gdzieś tam w różne miejsca na świecie. Nie, ale jak ona ma 18 lat, to dobrze, że jeszcze ty ją zabierasz na te wakacje, bo wiesz, jak to się może później skończyć. Cały czas się nie opiekuję, żeby głupot nie narobiła. No tak, bo ja się tobą opiekuję, ty masz komórki, jeszcze komputera, to nim się listonosz opiekuje, 1200 emerytury mu przynajmniej. No. Tak, mój Jacek zawsze drukuje, wiesz, bilety, po prostu cały plan tutaj. Dlatego jest taka miła, bo się liczy na to, że się tym majątkiem podzielę. Ale słyszę. Maria, tato. Ale z 600 trzeba wydaje, będzie wszystko wyjąć z tego wywiadu. 600 będzie twoje, no. 600 zł. 600 zł. Twoje, Patrycja, kurczę, ale zobacz, jak powiedziała, jak ma na imię twój... Tak, mogę ci tak rozpiąć ten guziczek? Popatrz, nie, bo moim zdaniem to będzie ekstra. Dobra, a jak ma na imię twój facet? Jak Jacek. Powiedział? Jacek, ale powiedziała mój Jacek, ja sobie tak myślę, jak Zośka przyjdzie jakiś, powiem mój Tomek, to ja go zabiję przecież. Mój Tomek, no przecież mój Jarek to rozumiem, ale mój Tomek, no. Wszyscy sobie. O, Jacie, można żyć w zgodzie tak długo i tak dobrze? Wiesz co, my jesteśmy trochę taką włoską rodziną, że mamy wybuchowe charaktery. I tak jak mówię, że tata mi na światłach wysadził, to miał kilka epizodów. Kiedyś wyważył drzwi z futryną, jak się zamknęłam, wiesz, w garderobie i nie chciałam wyjść. Nie, to chyba to będzie lepsze niż ten wcześniejszy artykuł. Ja specjalnie to mówię właśnie, żeby tam to nie było, naprawdę. Mogę jeszcze kilka pikantnych szczegółów powiedzieć. Natomiast było, wiesz, sporo takich wybuchowych sytuacji, kiedy... Kręciliśmy na przykład klip do Na Szczycie w Alicante, gdzie powiedziałam tacie, że jest 5 godzina kręcenia, a tata, wiesz, zazwyczaj klipy kręci w 40 minut i był już tak wściekły po prostu, że weszliśmy do tej, a ja wiedziałam, że weszliśmy do knajpy, słuchaj, gejowskiej a propos, gdzie zaczynało się Halloween i słuchaj, ja wiedziałam, że to były najpiękniejsze ujęcia świata. Halloween, gejowska knajpa. Tak, a tata mówi tak. Kurdol, wychodzę stąd, już mam dosyć, jestem zmęczony, w ogóle ten... A ja mówię, tata, błagam, to będą najlepsze ujęcia. Dokładnie. I po sobie był tak wściekły, że nie wiedziałam, czy dokręcimy ten klip, czy nie. Ale zamówiłam lufę i... No nie, no. I się dało. Dało się, dało się. A poza tym, jak się okazało, że jest kupa fajnych facetów obok, to się w ogóle dało. To się dało. No, ale to ładnie skończyłeś, w klubie gejowskim w Alicante, pięknie. Tak. No, ale te zdjęcia naprawdę wyszły fajnie. No ale widzisz, i dlaczego, a jakiego słowa użyłeś na pytanie, po co tam jedziemy do Alicante? A widzisz, warto było, no. Jarek, ale taka determinacja, wiesz, w tego typu działaniu jest bardzo ważna, bo wiesz, brakowało w piosence jakiegoś szczegółu na koniec. Co, no to może zagra saksofon, może trąbka, coś, co stawia kropkę na dzień. I to jest niby nie do końca niezbędne, ale czasami stanowi naprawdę o klimacie piosenki i Patrycja się uparła. Tak, ja jej przyznałem po fakcie rację. Choć dodatkowe honorarium, zamówienie, no muzyka, tak. Płyta już zamknięta, w związku z czym mówię, Boże, to jeszcze, uparłam się, jeszcze to jedna prawda, ten jeden bombka raz na choince. Mówię, na no tej tak choince już wisi tyle bombek, że może o to będzie za dużo. Nie, miała rację. Strasznie, wiesz, co mi największy chociaż problem... Chociaż raz miała rację. Tata powiedział, nie, bo muzycznie naprawdę ja w ogóle bardzo, wiesz, jakby tacie ufam, a wtedy czułam, że chcę to zaśpiewać i pamiętam, że to jest utwór, wiesz...
w którym Tomek Kasiukiewicz zagrał właśnie na flugerhornie, takim instrumencie dętym, ale tak to było szybko już na koniec, że on do mnie mówi: słuchaj, ja nie mogę już teraz nic wymyślić, zaśpiewaj mi coś, co ja mam zagrać. I ja w korku, słuchaj, jadąc na dyktafon i mu wysłałam. Ja mówię: Boże, Tomek, jak to komuś puścisz, to będę cię straszyć po śmierci, bo ja tam, wiesz, w ogóle w aucie. I słuchaj, jak zagrał to, to tata mówi: wiesz, to mi się tak z komedą skojarzyło, ta melodia. I się poczułam, wiesz, naprawdę, tato, to był największy komplement, jaki usłyszałam, bo warto się było uprzeć, wiesz, tata mnie uczy, żeby się nie upierać, nie gwiazdożyć, nie sobą nie absorbować ludzi wokół. I tak czasami mówię: kurde, tak mi zależy i nie wiem, wiesz, chodzę dlatego na terapię, żeby wiedzieć, gdzie się zaczyna już wchodzenie na głowę, wiesz, i brak asertywności, a gdzie się zaczyna gwiazdożenie, to jest ta cienka. No wiesz, przyjechała taka wokalistka wspaniała, czarnoskóra, Shirley Bessie. Tak, i ona była kojarzymy. Tak, ona była w Sopocie i ona powiedziała, że jej scenografia Sopotu nie pasuje. I muszą jakąś ścianę wywalić i tam wzięli 60 stolarzy i oni całą noc te ściany przestawiali, bo ona miała entrée, wyjście, ona nie może bokiem przechodzić, ściany ma nie być widać, tylko nie tu, tylko tu. Ładne. Myślałem, że nigdy w życiu bym nie kazał. Nawet dla dobra show, dla wizualizacji. No to, a był taki moment, Grzegorz, że ciągnąłeś ją i mówiłeś: dziewczyno, ja trochę więcej od ciebie jestem już na tej scenie, jak pójdziesz tą drogą, którą chcesz, to zginiesz, nie idź. Że cię przywoływał do porządku. Wiesz co, ona miała intuicję do muzyki, a przede wszystkim, wiesz co, mogłaby się pokusić o zmianę stylu, o wzięcie elektroniki, która ostatnio jest modna, o zrezygnowanie z tych trochę stricte popowo-rockowych klimatów, które się fajnie sprzedają, ale nie są modne. Jasne. Ona idzie to, co jej podpowiada dusza. Nigdy tata chyba tak jak z katedra też mi nie mówił, bo wiesz, ja byłam na początku w popowych klimatach dość i nie wszystko tacie było bliskie. Ale uważał, że idę swoją drogą właśnie a propos drogi i uważał, że tylko taka droga ma sens. Jeżeli ja się nie nauczę na własnych błędach, jeżeli nie odnajdę siebie, wiesz, żeby śpiewać rock'n'rolla, moim zdaniem trzeba swoje przeżyć, wypić, trzeba wypalić, trzeba być, żeby być w tym wiarygodnym. Ja nie robiłam tego rock'n'rolla pod publikę od najmłodszych lat, bo tak mi wypada, tylko szukałam siebie. Dlaczego pijesz? Ja jestem rock'n'rollową dziewczyną, może po prostu. Ale to ładne. No wiesz, o co mi chodzi. Wiem. A na przykład mógł tata wtedy powiedzieć: Boże, co za gówno, Boże, wstyd mi za ciebie. Nie chcę, wiesz, w ogóle tego nigdy słuchać. Tego nie usłyszałam. A mógł tak powiedzieć, bo nie wszystkie rzeczy, które robiłam, były, nie, ale córką na, to się wybacza, nie, Grzegorz? I Jarku się wybacza wszystko, bo przede wszystkim... Wszystko? No wszystko. Ale nawet przeprowadzenie pierwszego faceta do domu. Różowe. Nie, co ty myślisz, z chałupy wyszli na cały dzień, żeby się dzieci nie stresowały, no. Żeby dzieci nie stresowały. Ja kocham, no Jarek, no. Boże, to też będzie nagłówkiem, o nie. Właśnie, Markowski wyszedł z domu, żeby się dzieci nie stresowały, albo... No, ale sama widzisz, jak się tworzy dzisiaj. A zaczęłaś od tego, że trzeba się, że musi się to kliknąć. No, więc jak się nie kliknie, no to jak inaczej to zrobisz? My musimy się umówić na dłuższe plotki, bo teraz te 40 minut to nic, no. Jareczku, jest pan Mr. Perfect. Bardzo dziękujemy. Jazda z panem to jest rozkosz. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Grzegorz, donoszą, że było cię widać i było cię słychać. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa. Wszystkiego najlepszego. Cześć. Samych radości. Dziękuję. Muszę bagażnik otworzyć. Dobrze, nie ma sprawy. Trzymaj się. Cześć, do zobaczenia. Pełna profeska. Dzięki, pa, pa. Oj, Dominik, za krótkie są te...